Oto pierwszy z serii testów, w których porównamy wyniki zawodowych e-sportowców z profesjonalnymi sportowcami, czyli mistrzami tych bardziej tradycyjnych dyscyplin. Przekonamy się, kto ma lepszy refleks, koordynację ciała czy odporność na stres. W dzisiejszym odcinku zmierzą się Karol Kłos, złoty medalista Mistrzostw Świata w siatkówce oraz Agresivo, mistrz Ultraligi, ESL Mistrz Polski, człowiek, który niedawno wrócił ze słonecznej Italii, przewożąc puchar Eurocup. Witajcie panowie, za chwilę was czeka trudne zadanie, ale wierzę, że sobie z nim doskonale poradzicie. Zbadamy wasz refleks. Zostaniecie poddani testowi na czas reakcji z użyciem eye trackera. Nasi zawodnicy za chwilę rozpoczną test, ale zanim to się stanie, przekażmy głos naszemu kognitywiście, który wyjaśni, na czym polega ich challenge. W teście na czas reakcji użyjemy okulografu, czyli eye trackera. Czas reakcji to nic innego jak czas, w którym uczestnik zadania przenosi wzrok do kolejnego punktu pojawiającego się na ekranie. W naszym zadaniu uczestnicy będą musieli jak najszybciej przenosić wzrok na pojawiające się kulki na ekranie. Nie wiemy jeszcze, jak w podobnym zadaniu wypadną zawodnicy sportów tradycyjnych w porównaniu z e-sportowcami. Nikt tego wcześniej nie sprawdzał. Dopiero nasz test to wykaże. Wiemy już, na czym polega test naszych zawodników. Zerkam, że są już gotowi, ale zanim rozpoczniemy nasze wyzwanie, jeszcze chwilka cierpliwości. Posłuchajmy, co nasi zawodnicy powiedzieli o refleksie i znaczeniu tego refleksu w ich codziennym zawodowym życiu. Na pewno w takiej grze jak LOL refleks ma kluczowe znaczenie. Trzeba śledzić różne punkty na ekranie monitora, mieć wszystko pod kontrolą i reagować natychmiastowo. Bez tego praktycznie nie ma szans na wygraną. Na boisku siatkarskim jedną z najważniejszych rzeczy jest refleks. Kiedy piłka leci w twoją stronę, musisz jak najszybciej zareagować, odbić ją. Zachować się prawie jak maszyna. Impuls, reakcja. A co pomaga w utrzymaniu refleksu na wysokim poziomie? Oprócz codziennych treningów, bardzo ważna jest suplementacja diety. Kluczowym jej elementem jest magnez, który między innymi pomaga mi w koncentracji. Panowie, jesteśmy po testach. Jak wrażenia? Bez rozgrzewki, w sytuacji 1 na 1 z maszyną, to nie było proste. Dokładnie, w grze zawsze jest taki moment na rozgrzanie się, masz troszkę czasu, możesz wejść w ten tryb czujności, no teraz trzeba od razu było dać sobie wszystko. Trochę tak jakbyście tutaj próbowali się usprawiedliwić, ja tylko dodam od siebie, że również brałem udział w tych testach i nie potrzebowałem rozgrzewki, żeby zająć trzecie miejsce, bo wypadło to niezbyt dobrze, panowie, ale tutaj walka o złoto, walka o pierwsze miejsce. Znasz już Karol, wyniki? Tobiasz, ja znam już wyniki. Jak myślicie, kto wygrał, kto zwyciężył? Uwaga! Zwycięzcą! Naszego challenge'u zostaje Tobiasz! 353, 353 milisekundy, Karol troszeczkę gorzej, 361, a ja 372. Różnice, moi drodzy, niewielkie. Gratulacje. Wypada zbić pionę. Dziękuję, dziękuję. Wypada zbić pionę. Dziękuję panowie. Dzięki wielkie, to była przyjemność móc się z wami sprawdzić. Jak widzicie, wyniki były do siebie bardzo zbliżone, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Przed nami kolejne testy. W następnym odcinku zobaczymy poczynania zawodniczki CSGO i kitesurferki. Ja przypominam jeszcze o swoim challenge'u. Cały czas możecie obserwować postępy na moich social media. Mam nadzieję, że mogę liczyć na wasze wsparcie. Do zobaczenia!